Znajdujemy się w sali ekspozycyjnej Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach, która opowiada nam historię i dzieje dwóch miejscowości, dwóch osad Czechowic-Dziedzic oraz jej mieszkańców na przestrzeni co najmniej 700 lat, kiedy te osady zaczęły działać. Jest to taki przekrój. Mamy tutaj 19 takich punktów, takich stacji, które opowiadają historię od czasów najdawniejszych, czyli pierwszej parafii świętej Katarzyny, która powstała na początku XIV wieku, potem dzieje zamku, Czelu, Wilczków, Sokołowskich, potem Renardów, Kotulińskich, no i na końcu Cipserów. No i dalej potem idzie historia rzemiosła, historia oświaty, historia kolejnictwa, no bo dworzec, który tutaj powstał w 1855 roku, dał taki asum, był taką trampoliną do rozwoju właśnie tych miejscowości. To są dzieje harcerstwa, to są dzieje legionów z Czechowic, Dziedzic, Zabrzega, Bronowa, Ligoty. Bardzo wielu młodych ludzi wyruszyło 25 sierpnia 1914 roku do legionów. To byli członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół tutaj z tych terenów. To jest historia także pierwszego mieszkańca naszej miejscowości oznaczonego tytułem zasłużony dla Czechowic-Dziedzic, pilota Ludwika Macieja. Muszę tu zaznaczyć ważnym elementem naszej ekspozycji, która będzie potem rozwinięta, kiedy przeniesiemy się już do nowej siedziby jako Muzeum Miejskie. Jest też kolekcja prywatna pana Janusza Chmielniaka, jedna z największych kolekcji w Europie, lamp. My mamy taką namiastkę, ale jesteśmy już zespół jednym takim organizmem muzealnym, gdzie ta właśnie jego ekspozycja będzie częścią późniejszych zbiorów Muzeum Czechowic-Dziedzic. Przedtem był to dom robotniczy. Jest to bardzo ciekawa historia, dlatego że Czechowice-Dziedzice to miejsce, gdzie powstało bardzo wiele zakładów. Właśnie to, że powstał bardzo ważny i dość duży węzeł kolejowy Dziedzice, dało możliwość na przyjazd wielu inwestorów, bankowców, przemysłowców, ale też i robotników, którzy tutaj znajdowali miejsce pracy. No, nie będę tutaj odkrywał Ameryki, ale od A do Z praktycznie wszystkie branże. Apollo, fabryka rowerów, Z zapałkownia, pomiędzy tym mamy dwie rafinerie, walcownie, kontakt, mamy kablownie, mamy walcownie, mamy fabrykę Polfe, czyli opatrunków i waty, no, fabryka brykietów, fabryka podkładów kolejowych. No, ogromne ilości po prostu różnych tu są branż. Na początku XX wieku była dość spora grupa robotników. Robotników, którzy nie mieli się gdzie spotykać, nie mieli gdzie przede wszystkim wiecować, przygotowywać się do strajkowania. No wiadomo, takie miejsca, było kilka takich na terenie tutaj naszej gminy, gdzie się spotykali. Były miejscami, gdzie szpicel czy ktoś, prawda, obcy byłby od razu rozpoznany. Było to miejsce bezpieczne, gdzie można było właśnie poprzygotowywać się do różnych akcji. Czechowice bardzo często strajkowały, kopalnia Apollo, były to zakłady, rafineria, były to zakłady, które dość mocno były związane z ruchami tutaj Śląska, Małopolski, ruchami związków zawodowych, ruchami robotniczymi. No, bardzo mocne były tu ruchy komunistyczne, PPS-owskie i tak dalej. Także no, to wszystko to powodowało, że w tym Tyglu potrzebna była placówka. Placówka, która z jednej strony będzie dawać miejsce na, no nazwijmy takie urzędowanie, administrowanie dla tych właśnie różnego rodzaju partii, instytucji, właśnie związków zawodowych, ale też będzie miejsce, gdzie będzie można oddać się rekreacji, zabawie. W 1921 roku powstaje taki komitet organizacyjny budowy domu robotniczego, który rozpoczyna swą działalność od różnego rodzaju występów. To są różnego rodzaju teatrzyki, jasełka, jakieś tam występy mandolinistów, jakieś pokazy członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. No, przeróżne rzeczy się dzieją, które powodują, że tych pieniędzy zaczyna przybywać. No, oczywiście duża część robotników z czechowickich i dziedzickich zakładów, można tak powiedzieć w cudzysłowie, sami się niejako, prawda, zgodzili na to, żeby z ich poborów jakaś tam część co miesiąc była przekazywana na budowę tego domu robotniczego. No i tak 2 marca 1924 roku
uroczyście zostaje otwarty dom robotniczy w Czechowicach. W Czechowicach, ale oczywiście tutaj także się pojawiają robotnicy z innych części Czechowic. Wiemy, że na pewno wykonywała wszystkie prace budowlane firma pana Franciszka Borgła. To była firma czechowicka, firma, która tutaj bardzo wiele rzeczy wykonywała na terenie Czechowic, ale także i miejscowości okolicznych. Wiemy, że w Strumieniu na przykład też wykonywał wiele prac budowlanych. Znana firma tutaj w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z przygotowaniem architektonicznym, plany, pojawia się tutaj bardzo często nazwisko Cholewa. Cholewa, najprawdopodobniej był to właśnie architekt, pan, który zaplanował ten dom. W marcu 1924 roku rusza więc placówka Dom Robotniczy w Czechowicach, która przede wszystkim duża sala, na której można było organizować właśnie spotkania, wiece, bale. Odbywały się tu do 1939 roku regularne bale, bale maskaradowe, karnawałowe, bale charytatywne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby można było się w tym ciężkim, prawda, znoju pracy, bo tu wtedy jeszcze pracowały niektóre zakłady po 12 godzin. To był ten moment, kiedy rozpoczęły się walki o 8 godziny dzień pracy, o lepsze płace i tak dalej. Więc w tym ciężkim, prawda, tutaj czechowickim znoju tych zakładów ludzie tutaj znajdowali właśnie taki moment oddechu. Była biblioteka, było też takie zaplecze urzędowo-administracyjne, było archiwum. Było miejsce, które zaowocowało w tym, że w 1925 roku powstała sala kinowa, powstało Kino Świt, które rozpoczęło swą działalność i do dnia dzisiejszego nieprzerwanie działa, funkcjonuje. To znaczy był taki moment, budynek w latach 50. i 60. popadł w takie, prawda, tarapaty. Stał się ruiną, można powiedzieć. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo ludzi, którzy tutaj mogliby ewentualnie przebywać, zamknięto. No i potem podjęto pracę na przełomie lat 60., 70., które zaowocowały tym, że powstał nowy budynek, w którym się znajdujemy, czyli powstaje Miejski Dom Kultury, który zmienia wygląd, zmienia też i przeznaczenie, rozbudowuje się. Ma dzisiaj bardzo wiele sekcji, których jeszcze wcześniej nie było w czasach właśnie przedwojennych i zaraz po wojnie. Natomiast pan Stanisław Niemczyk to jest człowiek, który przywraca po prostu tak jakby pierwotny wygląd domu robotniczego. Pojawia się tutaj w latach 2000 i on zaprojektowuje ten budynek, który dzisiaj mamy. I to jest, prawda, tak jakby powrót do początków z tego 1924 roku. Oczywiście tu jest bardzo dużo jego indywidualnych rozwiązań, przede wszystkim też i materiałowych, piaskowiec. No, jest też koncepcja z jeszcze budową jednego skrzydła, które też pan Stanisław Niemczyk zaprojektował. No ale to jest już tak jakby ten ostateczny, zamykający i dziś istniejący po prostu Miejski Dom Kultury. W okresie międzywojennym tutaj bardzo często właśnie też odbywały się różnego rodzaju widowiska teatralne, jasełkowe, okolicznościowe, występowały chóry, tutaj się spotykały przedstawicielki macierzy szkolnej, tu się spotykali przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Były tutaj zebrania Ligi Morskiej Kolonialnej, które także tutaj się pojawiały. Oni częściej się, powiedzmy, na kopalni spotykali w tak zwanym domu Barbera, ale tutaj też czasami się pojawiali. Przychodzi okupacja. Niemcy w 1939 roku zajmują Czechowice bardzo szybko. 4 września 1939 roku Niemcy mają miasto w swoich rękach. No i zaczynają się już niemieckie porządki. Wtedy dom robotniczy zostaje praktycznie pozbawiony swoich atutów. Biblioteka zostaje zniszczona, najprawdopodobniej spalona. Wszystkie dokumenty, które zostały przejęte, zajęte, archiwa, no i wszystkich właśnie instytucji, które tutaj miały swoje, prawda, pomieszczenia, wszystko zostało zniszczone. Budynek został zamknięty dla Polaków, służył tylko Niemcom. No, oczywiście także dla celów rozrywkowych. Kino było dostępne tylko dla Niemców. No i tak praktycznie było do 1945 roku, ale już zaraz po wyzwoleniu przejmują, prawda, lokalne władze budynek, wraca, prawda, powolutku całe życie kulturalne, kino.
Pierwsze seanse już są w czerwcu 1945 roku, no i potem już to idzie. Praktycznie można powiedzieć, że wszystkie segmenty poza działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Soku, które po wojnie się nie odbudowało, wszystkie pozostałe funkcjonują. Pojawia się też możliwość na to, żeby powstały dwie bardzo ważne dla historii Czechowic dziedzic instytucje, mianowicie w 1959 roku powstaje chór mieszany imieniem Stanisława Moniuszki, który do dzisiejszego dnia występuje, który tutaj właśnie znalazł swoje miejsce, tutaj występował, tutaj do dnia dzisiejszego ma już swoją siedzibę. No i w 1953 roku znajduje siedzibę RKS, Robotniczy Klub Sportowy, który wtedy przyjmuje nazwę Stal Czechowice, sekcja bokserska. Tutaj, gdzie my się znajdujemy, mniej więcej troszkę niżej, znajdował się ring bokserski, na którym odbywały się walki. Początkowo była to liga tutaj okręgowa, potem była liga województwa śląskiego. Klub zakończył działalność w latach 60. został przejęty przez taką organizację z Bielska-Białej Start, no i potem już zabrakło środków, upadło. To miejsce straszy przez przynajmniej gdzieś kilka lat, do momentu, kiedy zostaje podjęta decyzja pod koniec lat 60. o wznowieniu prac związanych właśnie z odbudową, ale też już tak jakby nowym liftingiem, nowym wyglądem domu robotniczego, który w momencie, kiedy zostanie otwarty na początku lat 70., będzie już nosił właśnie nazwę właśnie Miejski Dom Kultury. No i to już będzie po prostu historia nowa. Przede wszystkim sala kinowa, spektakle, chór. Tu jest też działalność, prawda, wielu sekcji muzycznych, baletowych, gitarowych, no wszelakie ten. Oczywiście też i rysunek, grafika. Tu się pojawiają też wtedy różnego rodzaju z różnych części Polski teatry. Pamiętam właśnie Kolbergera Krzysztofa, pamiętam Olbrychskiego. No, bardzo mocno związany jest przez wiele, wiele lat salon poezji Anny Dymnej. Pojawia się Piotr Machalica, który jest mieszkańcem Czechowic dziedzic, więc jego pobyty tutaj są też tak jakby powrotem w rodzinne strony, ale też występuje bardzo często. Pojawiają się zespoły muzyczne, polskie, zagraniczne, no cała czołówka, od Budki Suflera, SBB, po węgierskie, niemieckie zespoły, które tutaj występowały. Chór Moniuszko, tak jak powiedziałem, na dobre już tutaj potem zagości. Twórcą jest pan Józef Świder, wybitny kompozytor. Dzisiaj jest renesans jego muzyki. Myślę, że zasługuje na to, żeby go też właśnie tutaj wspomnieć. To jest miejsce, gdzie pojawia się także wybitny kolejny kompozytor Andrzej Krzanowski, prawda? Teresa Budzik-Krzyżanowska, tutaj stąd się wywodzi ten wspomniany Piotr Machalica. No ale to też są, prawda, madrygaliści, późniejsza Kamerata Silesia, pani Anna Szostak-Myrczek dzisiaj. No wielu, wielu innych. Myślę, że tu inne osoby będą więcej mogły powiedzieć. Movimento, pani Basi Bielaczyc, to już jest powiedzmy współczesny okres, dzisiejsze czasy. Miejski Dom Kultury staje się placówką, która przede wszystkim daje bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o kulturę, oświatę, ale to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tutaj przyjeżdżali artyści, jak już wspomniałem, wszystkich najważniejszych teatrów od Warszawy przez Kraków, aż przez tutaj regionalne śląskie. No więc mieszkańcy Czechowic dziedzic naprawdę dotykali i mieli możliwość korzystania z bardzo wysokiej kultury. Obraz, który Państwo tutaj widzicie, który znajduje się w zbiorach Izby Regionalnej, ten, który dostaliśmy do zbiorów dzięki panu Kolinowi, autorowi tego właśnie dzieła, powstał w 1970 roku. Oczywiście on powstał na kanwie, na bazie zdjęć, które przedwojenne posiada autor. I tak właśnie jego wizja, można tak powiedzieć, jego właśnie emocje przeniosły się na płótno. Obraz jest podarowany do naszych zbiorów i pokazuje, odzwierciedla budynek, który funkcjonował no, co najmniej do końca lat 50. XX wieku. Wtedy został właśnie już zamknięty, potem rozebrany. Zmieniona jego właśnie została architektura na tą właśnie taką już perelowską, tak to nazwę.
bez żadnych tam jakichś, prawda, złych konotacji. No a potem właśnie w latach chyba 2009 rozpoczęły się już prace pana Niemczyka nad przywróceniem właśnie fasady, wyglądu, no i właśnie nowych rozwiązań, koncepcji, które zaproponował pan Stanisław Niemczyk. Budynek był budynkiem, który od strony właśnie głównej drogi miał tą część taką, nazwijmy, głównej działalności, czyli rozrywkowo właśnie konferencyjno-zabawowej, kinowej, a druga część to była właśnie taka to było takie zaplecze administracyjno-urzędnicze, które potem właśnie było przebudowywane właśnie na inne jeszcze tam, powiedzmy, funkcje potrzebne dla Domu Kultury. W 1979 roku Miejski Dom Kultury przygarnia, można powiedzieć, przytula Izbę Regionalną, czyli nas. My tu się wtedy pojawiamy, właśnie w tym pomieszczeniu zaczyna się, prawda, historia, która no, trwa do dnia dzisiejszego. Tak naprawdę ta sala i te pomieszczenia zaczynają funkcjonować w 80. bodajże 3 albo 4 roku. Wtedy się tu pojawiają pierwsze ekspozycje, pierwsze właśnie tutaj się pojawiają gabloty, pierwsze właśnie można tu obejrzeć eksponaty związane z historią Czechowic-Dziedzic. Ważnym elementem właśnie pierwszych ekspozycji są wykopaliska archeologiczne, które były prowadzone na terenie tak zwanego Zamku Wilczków, dawny Spichlerz także, które my posiadamy do dnia dzisiejszego w swoich zbiorach, będą też pokazywane w Nowym Muzeum. Natomiast izba rozwija się, przybywa eksponatów. No i na dzień dzisiejszy, to co na początku mówiłem, to jest te kilkanaście właśnie gablot, kilkanaście przystanków historycznych związanych z ziemiami Czechowic-Dziedzic. No, to jest też miejsce, gdzie właśnie od początku, kiedy pojawia się w Miejskim Domu Kultury Izba Regionalna, pojawia się także Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Jest to byt połączony, wspólnie właśnie te dwie instytucje tutaj właśnie mają siedzibę, tutaj działają. Myślę, że kiedy przeniesiemy się na dworzec kolejowy, gdzie będzie Muzeum Czechowickie, to będziemy dalej współpracować. Każdy będzie miał swoje tam, prawda, kąty, swoje pomieszczenia do tego, żeby rozwijać i działalność, i towarzystwa, oraz no wtedy już Muzeum Czechowic-Dziedzic. Jesteśmy częścią Miejskiego Domu Kultury. Jest to jeden z takich, powiedzmy, elementów tego, czym Dom Kultury się zajmuje. Czyli my prezentujemy historię i dawną, i najnowszą. Wydajemy książki, robimy wystawy, organizujemy wykłady. Czyli to wszystko, co ewentualnie wpisane ma w statut Miejski Dom Kultury. Czyli propagujemy po prostu dzieje Czechowic-Dziedzic. Bardzo różne te eventy, występy, robimy razem wspólnie noce kultury, noce muzeum. Wszystko to wspólnie razem tutaj współgra. Robimy też projekty różnego rodzaju, krajowe, transgraniczne. Wszystko to pod auspicjami Miejskiego Domu Kultury. W 2018 roku, między innymi właśnie wspólnie siłami Miejskiego Domu Kultury oraz Izby Regionalnej Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, realizowaliśmy taki projekt Muzea Otwarte. I w ramach tego projektu, to co Państwo teraz tutaj widzicie, czyli ta nowa ekspozycja, zostało wykonane. Czyli nowe gabloty, nowy układ, nowe eksponaty, audioprzewodniki, prawda, i to wszystko, co chcieliśmy właśnie w takiej tej, co na początku mówiłem, tej pigułce zaprezentować właśnie tym, którzy będą chcieli zwiedzać i poznać dzieje Czechowic-Dziedzic. Drugim elementem były właśnie różnego rodzaju wydarzenia, takie, no, nazwijmy, eventowo-historyczne. I trzecim było właśnie stworzenie czegoś dla mieszkańców miasta, czyli takiego mini parku, który by prezentował to, co dla Czechowic-Dziedzic jest najważniejsze, czyli przemysł. To miejsce postawiło na nogi właśnie i Czechowice, i Dziedzice. W związku z tym nawiązaliśmy do takiego parku skansenu, który ma pokazywać właśnie historię przemysłu. Więc mamy dworzec kolejowy, mamy peron, mamy ławeczkę, na której można czekać sobie na pociąg. Są wagoniki, w tych wagonikach są różnego rodzaju właśnie pomieszczenia, w których robimy wystawy czasowe, pokazujemy właśnie stare fotografie, stare pocztówki, litografie, prace artystów czechowickich, którzy wykonują przeróżne, ciekawe, fantastyczne rzeczy.
Tam się odbywają właśnie zajęcia szkolne, zajęcia MDK-owskie, zajęcia związane z historią, czyli my organizujemy jako izba regionalna. Botaniczne, biologiczne, dlatego że jest to też ogród, jest to też park, są tam nasady. Jest 7 tablic właśnie takich, które opowiadają o historii Czechowic, począwszy od dworca, poprzez historię przemysłu, aż po jedną z najsłynniejszych legend, czyli legendę o utopcu, która związana właśnie jest z tym terenem, czyli Żabim Krajem, tak? O Matysku, która też ma swoją, aż po historię sportu. I ostatnia, 7 tablica, która zamyka właśnie taki właśnie edukacyjny tutaj szlak tego malutkiego miejsca, tego skansenu, to jest opowieść o rosnących tam roślinach, drzewach, czyli to wszystko, co jest wypełnieniem, albo inaczej mówię, co jest gospodarzem, bo to na początku był taki skwer, do tego właśnie dosadzono pozostałe jakieś rośliny, no i dzisiaj mamy. Zapraszamy, w lecie można iść i pozbierać maliny, jesienią dynie i różne, prawda, rośliny poznać, zioła, więc to wszystko jest, prawda. Szkoły bardzo często przychodzą na zajęcia z różnych tych właśnie, od historii po biologię, ale też i na przykład na lekcje, kiedy mają godziny wychowawcze, żeby chociażby właśnie tutaj posiedzieć na trawie, pobyć nie w murach szkolnych.